Dobry wieczór Państwu. Bardzo nam mile jest gościć w przepięknej sali. Ile razy już Państwo musieli to słyszeć, ale myślę, że duma nie, Państwa nie opuszcza, że szczecinianie mają tak piękną salę filharmoniczną. Mamy ogromną przyjemność móc wystąpić dzisiaj i zagrać repertuar, który nagraliśmy na płycie zatytułowanej Celuloid. Na płycie tej graliśmy tylko w duecie, ale na potrzeby być może także dzisiejszego koncertu dyrygujący dzisiaj orkiestrą, aranżer nadopisał te wspaniałe opracowania smyczkowe, a był to Rafał Karasiewicz. Na gitarze Artur Lesicki. Na gitarach wszelkich małych i dużych Marek Napiórkowski. Będziemy grali głównie utwory pochodzące ze ścieżek dźwiękowych do polskich filmów. Rozpoczęliśmy utworem Lalka, napisanym przez Andrzeja Kurelewicza. Utwór drugi wyszedł spod pióra Tomasza Stańki i był częścią ścieżki dźwiękowej do filmu Pożegnanie z Marią. Teraz będzie małe odstępstwo i zagramy moją kompozycję, ale też troszeczkę się wiąże może tytuł. Teatr. Chciałbym. Halo. Witamy tych, co oglądają nas na YouTubie. Proszę Państwa, cała ta sytuacja nie odbyłaby się bez świetnej orkiestry Filharmonii Szczecińskiej. Wielkie brawa. Zatem przechodzimy z filmu do teatru. Kompozytor żyjący Marek Napiórkowski. Thank you.
Thank you.
Dziękujemy bardzo. Przystępując do nagrywania płyty Celluloid, szukaliśmy różnych wspaniałych utworów. Bogactwo tej literatury muzycznej jest bardzo duże. Polscy kompozytorzy pięknie piszą do filmów, a przynajmniej pisali, ale może nie do końca, bo konstruując tę płytę wpadliśmy na pomysł, żeby napisać po jednym utworze, każdy z nas po jednym utworze, które będą ścieżkami dźwiękowymi do nieistniejących jeszcze filmów. Jakby ktoś z Państwa miał taki pomysł, to istnieją takie utwory, bo to był właśnie jeden z nich, nazywa się Celluloid z utworem tytułowym. Teraz wracamy do kompozytorów wielkich. Zagramy dwa bardzo, wydaje mi się, znane utwory, chociaż mogą znajome one wydać się tym z Państwa, których PESEL zaczyna się na 5, może 6. No zobaczymy. Pierwszy z nich ma tytuł, który bardzo dobrze opisuje to, co się teraz dzieje dookoła. Thank you.
Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej. Tak jak wspomniałem przed chwilą, każdy z nas napisał jeden utwór do nieistniejącego filmu. Taki utwór napisał także Artur Lesicki. Te utwory, które my napisaliśmy, nieco się różnią. Oczywiście w momencie pisania nikt nie kalkulował przebiegu zdarzeń, ale jakbym miał opisać w dwóch słowach, to utwór Artura jest utworem niezwykle poważnym. Jest to film, nie wiem, może film drogi, w sensie, że kosztowny. Nie, właśnie to nie. O to chodzi, że Artur napisał muzykę do filmu awangardowego. Do filmu, który nie cieszy się, nie będzie się prawdopodobnie cieszył bardzo dużą publicznością, natomiast zostanie niezwykle doceniony przez krytyków. Myślę, że na festiwalu w Sundance, w paru takich miejscach, nie popadając w megalomanię, mój utwór, który Państwo przed chwilą słyszeli, Celluloid, no to jakbym miał tak przypisać jakiś film, to chyba najbardziej Titanic. Ale oczywiście nie scena, że tam jakieś fruwanie. Mi się wydaje, że ta moja melodia pasuje do sceny, która się dzieje w zaparowanym samochodzie. Tak czy inaczej, teraz Crazy Script, kompozytor żyjący również, Artur Lesicki. Thank you.
Szanowni Państwo, wracamy do kompozytorów, że tak powiem, klasycznych, największych. W 1981 roku na festiwalu w Cannes Złotą Palmę dostał film Andrzeja Wajdy Człowiek żelaza. Temat główny z tego filmu napisał Andrzej Korzyński i właśnie ten utwór Państwo usłyszą za chwilę. Thank you.
Państwo, w pracy kompozytora muzyki filmowej często zdarza się taki moment, że reżyser życzy sobie, żeby dany temat zaaranżować na różne sposoby. O miłości, o nienawiści, na wesoło, na smutno. Postanowiliśmy zmierzyć się z tego typu problemem. Utwór już Państwo słyszeli wcześniej, utwór tytułowy z naszej płyty Celluloid, w zupełnie innej aranżacji. Wciąż czekamy na telefon od Jamesa Camerona. Może po tym wykonaniu zadzwoni. Celluloid, repryza. Nie umknęła Państwa uwadze oczywiście krzyżowa zamiana gitar.
Thank you.
Dziękujemy bardzo. Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej pod batutą Rafała Karasiewicza. Artur Lesicki. Marek Napierkowski.
Bardzo dziękujemy. Marek Napierkowski, maestro Rafał Karasiewicz, Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej, projekt Celluloid. Miłego wieczoru. Szanowni Państwo, w kulisach uzyskałem zgodę solistów, że na sekundkę dostanę mikrofon od nich i też coś powiem od siebie. Ja bym publicznie bardzo, bardzo serdecznie chciał podziękować przewspaniałym ludziom przede wszystkim, przewspaniałym muzykom za cudowne dni, kochani, dwa spędzone z Wami. Bardzo dziękuję, to był dla mnie wielki zaszczyt. Orkiestra Filharmonii w Szczecinie. Dziękuję. Proszę Państwa, Rafał mógł powiedzieć coś do mikrofonu, za to my będziemy mogli podyrygować teraz chwilkę. Zagramy na koniec utwór, który był właściwie, zainicjował niejako naszą płytę, bo właśnie usłyszawszy ten utwór, wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać płytę z utworami polskiej muzyki filmowej. Te kompozycje już Państwo dzisiaj słyszeli, ale jest zupełnie niezwykła. Napisał ją Andrzej Kurylewicz i jest to klasyczny przykład, jak bardzo prosta melodia może nieść bardzo głębokie, wyrafinowane emocje.
Dziękuję.